poświęcił pracy przy tym obiekcie. Cieszę się z tego, iż udało się odrestaurować ten obiekt z tego względu, że nie tylko winien pełnić funkcje kulturalne dla samej miejscowości, dla uzdrowiska Szczawnicy, ale myślę, że ta kubatura, ten obiekt, jego wygląd równie dobrze może świadczyć te usługi w skali całego województwa małopolskiego. A ponieważ województwo małopolskie w szeregu poczynania różnego rodzaju kulturalnych jest mecenatem, więc myślę, że i takim swoim mecenatem obejmie ten obiekt. Ja byłam wtedy podlotkiem. Moi kochani, i dzisiaj jestem znowu podlotkiem, ale pod setkę. Więc serdecznie Wam dziękuję, że właśnie dzisiaj mogę tu z Wami przeżywać to, co kiedyś przeżywałam tu pierwszy raz. Było wspaniale, było nadzwyczajnie, było cudownie. Dzisiaj jest tu tak samo i czuję się właśnie, chociaż już troszeczkę upłynęło tam parę dziesiątek lat, ale moi kochani, dzisiaj w moim sercu i w mojej duszy jest to, co kiedyś tu przeżywałam. I dziękuję serdecznie rodzinie Mańkowskich, że pozwolili mi przeżyć jeszcze tutaj ten, może ostatni raz. Znowu młodzi ludzie, jak wtedy. Ale wiecie co? Jeszcze wam powiem jeden taki żarcik może, że wtedy byłam nastolatką i prosili mnie chłopcy do tańca. I wyobraźcie sobie, że ja im tak zdeptałam nogi, bo nie umiałam tańczyć. A dzisiaj nie wiem, czy któryś by się odważył, bo ja już umiem tańczyć. Żebym ja poprosił. Dlaczego ta odbudowa była tak ważna? Dla mnie, śledząc historię Szczawnicy, Dworek Gościnny jako miejsce historyczne kojarzy się ze świetnością Szczawnicy. W czasie, kiedy Dworek Gościnny funkcjonował, Szczawnica rozkwitała. Przypuszczam, że też to był jeden z głównych argumentów. To była też perła Pienin i Szczawnica była nazywana wówczas Królową Polskich Uzdrowisk. Natomiast później, tak jest, może to jest bardzo symboliczne, ale później, kiedy Dworek Gościnny już de facto nie funkcjonował, kiedy uległ spaleniu, to ten okres lat 60., 70., lata 80. też inny system polityczny, ale też to jest takie symboliczne, że dworka nie było i Szczawnica podupadała. Potrzebowaliśmy tego impulsu, jakim jest na pewno kapitał, który, no, sami Państwo widzicie, był tutaj potrzebny. My mamy to szczęście, że przez okres ostatnich lat współpracujemy, działamy na terenie Szczawnicy również ze spadkobiercami hrabiego Statnickiego, dzięki czemu możemy dzisiaj taką chwilę przeżywać. W 2006 roku trudną decyzją dla ówczesnej Rady Miejskiej, ówczesnego burmistrza, nie wiem, czy pan burmistrz Noniacki jest dzisiaj z nami na sali, ale trudną decyzją było właśnie, aby skorzystać z prawa pierwokupu i aby współpracować w tej gestii z rodziną Mańkowskich. Była to trudna i ryzykowna wówczas decyzja, natomiast na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że to była trafna i jedyna swego rodzaju. Dzięki tej decyzji też również tutaj możemy być. Wracając do kwestii kulturalnej, do aspektu kulturalnego Dworka Gościnnego, chcielibyśmy, aby w przyszłości faktycznie się tutaj takie imprezy odbywały. Dlatego dzisiaj symbolicznie chcielibyśmy przekazać właścicielom Dworka Gościnnego jedną z tablic szalejowskich, tablicę pod Modrzejewską. Modrzejewska, jedna z wielu postaci, jedna z wybitniejszych postaci, która występowała kiedyś w Dworku Gościnnym.
Niech to będzie nawiązanie do przeszłości z teraźniejszością i niech pozwoli na to, aby w przyszłości faktycznie współczesne gwiazdy kultury występowały w dworku gościnnym. Czasy się troszeczkę zmieniły, będzie to trudniejsze, ale mam nadzieję, że tak będzie w Szczawnicy i tego życzę, jeszcze raz dziękując za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Strasznie dziękuję i ja uważam, że to jest tradycja całej Szczawnicy, szlak tablic szalejowskich będzie wisiała na dworku i będzie, myślę, przeprowadzała mnóstwo kurosjuszy naszych gości. Ja na dworek patrzę z dwóch aspektów, takie góralskie słowo. I tego historycznego, coś w duszy gra, powrót do historii, do tego, za czym Szczawnica tęskniła, a co się urzeczywistniło dziś. I to jest to piękne uczucie. I jest drugie uczucie, już teraźniejsze, współczesne, czyli wzbogacenie możliwości kulturalnych Szczawnicy. I dla mnie, jako dla dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, kolejne wspaniałe miejsce, gdzie mogą się dziać prześwietne rzeczy promujące Szczawnicę, Pieniny, Małopolskę, a może i, kiedy nie boję się tego słowa powiedzieć, Polskę. Stworzyliśmy na nowo, na bazie tradycji tablic szalajowskich, nową jakość. Szlak godeł szalajowskich, który zgodnie z regulaminem się ma rozwijać. I będziemy przyznawać co roku nowe 4 tablice, nowym 4 miejscom. Byłoby wręcz niedopuszczalne, gdybyśmy nie przyznali tablicy szalajowskiej wpisującej dworek szalajowski w szlak godeł szalajowskich temu miejscu. A że tu, w tym miejscu występowała słynna polska aktorka Modrzejewska, to też tablica pod Modrzejewską jest w Sumroz. Ale jesteśmy oszołomieni wszyscy. Także brawo. Za gościcieli i wszystkiego dobrego. Trudno nie wrócić do czasów świetności Szczawnicy, a dworzec gościnny to jest miejsce, które gościło największe sławy polskiej sceny. A zatem trudno otwarcie czy rewitalizację takiego obiektu po tylu latach niebytu potraktować zdawkowo. To jest bardzo piękny obiekt, bliski sercu wszystkich mieszkańców Pienin i z pewnością bliski sercom gości Szczawnicy. No, jestem krościeńczanką, czyli sąsiadką z Zamiedzy dla szczawniczan. I w czasach, latach 70., czyli w moich czasach licealnych, to słynne były dyskoteki w ruinach dworku. Dworek już był w stanie takim, że przyziemie murowane było miejscem, jedyną pozostałością po dworcu gościnnym i w tymże przyziemie odbywały się dyskoteki. Także ja to pamiętam z lat mojej takiej wczesnej młodości. Barbara Meltzer rozpoczęła swoją profesjonalną karierę artystyczną w musicalu Metro. Następnie przeniosła się do teatru Buffo, w którym pracowała 10 lat z duetem Józefowicz-Stokłosa. W latach 90. pokazała swój nieprzeciętny talent na niwie interpretacji piosenki w najpopularniejszym telewizyjnym programie rozrywkowym MDM.
I dzisiaj pani Barbara Melcer wraz z grupą taneczną proponują państwu retro show. To jest stylowy występ w klimacie lat 20. 40. z wieloma polskimi szlagierami przedwojennymi. Towarzyszy grupa taneczna Free Art Fusion oraz Marcin Olszewski, znany na pewno państwu z programu Taniec Gwiazda. Pragnę zaprosić państwa na finał dzisiejszej naszej uroczystości.